Łazda! Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym wyścigu ligi DixRacing.pl. Jedynej, ale tej jedynej, którą Master przedstawi, ale to może za chwilę. Dzisiaj F1. Prof. Mariusz Tworzydło, Admich Cichy, Pilich, Colin McDixon, Cruz Splot i Tomasiak nie mogą się już doczekać tego naszego pięknego komentarza. No i w tym momencie rozpoczynamy F1. Master, witam cię serdecznie bardzo. Halo, 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 witam serdecznie wszystkich sympatyków ligi DixRacing.pl. Ponownie z tej strony Chicken i Master w jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej, simracingowej lidze w Polsce, a być może nawet na świecie. Przed nami tym razem zupełnie inna seria od tej puszkowej, czyli Open Wheelery, a mianowicie Formuła 1, zwana matką motorsportu. Matka motorsportu, do której to matka jest zawsze... tylko jedna. Tak, ale to już leci live, Chicken, czy nie? Tak, no. A to czemu ty mi nie mówisz, że to jest live? Ja myślałem, że my jeszcze dalej testujemy mikrofon. No dobrze, matka jest tylko jedna i również jest Liga Dix Racing jedna. Liga Dix Racing.pl, do której to czasami się wraca. Wszystkie drogi prowadzą oczywiście do Ligi Dix Racing. I na tej drodze dzisiaj zobaczyliśmy kogoś, kto no już wcześniej pojawiał się w naszej lidze w Open Wheelerach, a jest to nieodzowny champion, można by powiedzieć, puszek, czyli Mariusz Tworzydło. Mamy również nową postać, to jest Tomasiak, który, no tutaj wydaje mi się, że wszyscy na pewno zastanawiają się nad tym, czym tak naprawdę dysponuje Tomasiak. I mam nadzieję, że ta właśnie sesja kwalifikacyjna, którą mamy teraz przed oczami, będzie w stanie nam odpowiedzieć, jakie tempo ma Tomasiak. Jest to jego pierwszy wyścig na ostatnim już Grand Prix Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, Chicken. Abu Dhabi, Chicken. Powiem ci, że nas widać, słychać i sprawdzone jest wszystko, także nie ma żadnych FOP i innych takich na F podczas dzisiejszego wyścigu. Na razie 9 kierowców, ale chyba tam mamy 10 splota, a nie, jest splot 3 na razie, no ale to on już jest wyszedł z serwera, także splot stwierdził, że nie będzie się jechał, ma gdzieś. Co nie zmienia faktu, że Cruz na razie z najlepszym czasem. My tu będziemy podglądać sobie najlepsze czasy na live timingu. Oczywiście na razie na dobrym kółku nasz popularny Admisik. Także powiem tak. Liczymy na Admicha, szczególnie, że go nie było na DTM-ie. Jedzie bardzo dobre kółko, no i w tym momencie może nam tutaj wskoczyć na pierwsze 3 miejsca. Zobaczymy. Tak jest drugi Admich ze stratą prawie 0,4 do Cruza. No tutaj na pewno te różnice będą większe niż mieliśmy w DTM-ie. No a za to Formuła 1 jest troszeczkę szybsza. Jest troszeczkę szybsza, ale tutaj mam nadzieję, że wszyscy sobie z tym poradzą w tym finałowym wyścigu. No tak jak mówiłeś, Tomasiak na razie jest jako jedyny z tych nowych kierowców. Paru tam się widziałem już. Paru nowych nam się kierowców zapisało, ale ich dzisiaj nie ma. Zapisali się na ostatni wyścig i ich dzisiaj nie ma, to długo nie pojeżdżą w sumie, powiem ci. Ale nie pojeżdżą, ale być może. Ale się jeszcze zjawią. Tak, ale być może nie zdążyli potrenować i ten zapis na ostatnią w zasadzie rundę to jest taki... No taka zapowiedź ich być może występu w kolejnej edycji, w kolejnym nadchodzącym przyszłorocznym sezonie. Ja oczywiście nie byłbym sobą, zawsze starym, dobrym zwyczajem, jak to panowało w Formule 1, a ze względu na to, że w zasadzie na tym gridzie dzisiaj mamy jednego zawodnika, który coś ma wspólnego z naszym realnym mistrzem, waszym realnym, przepraszam, mistrzem Formuły 1, Maxem Verstappenem, czyli Cruzem, który już dawno, dawno temu... Myślałem, że mówisz o Patryku. Który już dawno, dawno temu zdobył mistrzostwo Formuły 1 po raz kolejny znowu, więc tym miłym akcentem chciałbym otworzyć mu tak.
puszkę. Dobre, tak, małą puszeczkę zimną, orzeźwiającą. I dobrze być może, że nie jesteśmy w naszym wozie transmisyjnym w Emiratach, bo tutaj nie mielibyśmy, nie moglibyśmy po prostu sobie na to pozwolić, a ze względu na to, że jesteśmy wirtualnie w naszym wozie transmisyjnym, więc możemy sobie pozwolić na coś dobrego i orzeźwiającego. Także na orzeźwiającym będzie kółku na pewno jest Patryk Pilich teraz, który kończy trzeci sektor. W bardzo dobrym czasie. Pro w międzyczasie zrobił rekord trzeciego sektora, no i wyprzedził Admicha, a w tym momencie Patryk jest na ostatniej zakręcie i wskakuje na czwarte miejsce, 1.42, 259 kierowcy. Ferrari, Matko Boska, kiedy ostatnio Master komentowaliśmy F1, to 143 lata temu, mieliśmy po 15 lat chyba ostatnio. Powiem ci, że bardzo dawno tego nie było, ależ fenomenalne, zobacz, jest ten bolid McLarena. Ależ on fajnie wygląda z środka. W ogóle to malowanie McLarena zawsze mi się podobało. Fenomenalne w ogóle są te bolidy. No i dlatego transmitujemy prawie zawsze tę transmisję, żebyście mogli te bolidy oglądać. Zawsze i zawsze towarzyszył nam taki żart, który był specyficzny dla tej serii Formuły 1 i ten McLaren, mógłbym powiedzieć właśnie tak żartobliwie, że wygląda tak pięknie, jak twoja była, Chicken. Także no tutaj no to, możemy. No to jest komplement duży, tak, powiem oczywiście, ci. Tak. No nie wiem, czy tak jest. Komplement, ale że niestety już nią nie jest, także no nie wiem, no, ktoś nad tym na pewno ubolewa. Profesor 9 jeździ dalej w tej kolorystyce pięknej McLarena, więc on może się dalej delektować tutaj wizualnie jej walorami. Ty już tego możesz, nie możesz robić, więc możesz tylko jedynie wrócić do fotografii z komunii. Dobrze, więc mamy tak, Mariusza Tworzydły w tym momencie na torze. Mariusz Tworzydło, który tutaj... Nie powinno się chyba odmieniać, nie wiem, nie pytaliśmy Mariusza w sumie. W Polsce chyba, o ile dobrze pamiętam, to się odmienia, zawsze to Dziekoński, Kogut. No Kogut twojego nie odmienisz. Kogut zawsze będzie. Dziekoński też raczej nie. No na przykład Dziekoński, jeśli chodzi o na przykład małżonkę, to jest Dziekońska, tak? Już tam nie ma Dziekoński. A na przykład Tworzydła? Właśnie, też nie ma Tworzydła, no, gdzie? Tak? Jest Tworzydło przecież na gridzie. No jest powiem Tworzydło. Ci, Master, że Mariusz Tworzydło w tym momencie dwa dobre sektory jest na końcówce trzeciego. Ładnie tutaj zabawiasz publiczność. Jest na końcówce trzeciego sektora, wyjeżdża na prostą startową i w tym momencie wpada na miejsce numer 5. No, ale mówiłem o tych różnicach, co nie zmienia faktu, że tych różnic aż tak bardzo nie ma. Także ci kierowcy są w miarę ale blisko. Ale Chicken, ty mi powiedz jedną rzecz. Ci kierowcy, którzy dzisiaj mamy na torze, to ci kierowcy, którzy no, dzielnie walczyli o tą serię, żeby ona przetrwała. I chwała im za to. Trzeba jednak im oddać, pochylić czoła i oddać właśnie szacunek za to, że wywalczyli. Bo już, jak wiemy, włodarze ligi DixRacing.pl myśleli nad tym, aby prawdopodobnie no, z taką małą frekwencją pozbyć się na czas nieokreślony tej serii, która no nie przysparza tutaj wielu osób i jakoś no jest to niszowa seria w naszej lidze, ale to właśnie oni, czyli Cruz, Profesor, Admich, Zbychowski, czyli Patryk Pilich i również Tworzydło, Splot również, który się domagał, Cichy, Colin McDixon i Nat, to właśnie dla nich. Dzisiaj taki tribute dla nich jest z naszej strony za to ich poświęcenie w zasadzie, bo nasze niejako sytuacje życiowe sprawiły, że też musieliśmy wybrać inne serie, które komentujemy i niestety porzucić tą chwilowo, mam nadzieję, porzucić tą serię F1 i dzisiaj dla nich taki tribut. To właśnie dla ciebie, Cruz, dla ciebie, Profesor, Admich, Pilich, Tworzydło, Tomasiak, Cichy, Colin, Nat, to właśnie dla was dzisiaj ta transmisja w ramach podzięki. Podzięki ode mnie, podzięki od Chickena, podzięki od administracji ligi i mamy nadzieję, że w nadchodzącym sezonie, przyszłym sezonie cały grid będzie zapełniony i będziemy mogli się napawać waszą piękną rywalizacją na torach.
Ja ci powiem, że te F1 brakuje u nas w lidze. Brakuje u nas w lidze, znaczy nie tyle co brakuje taki, wiesz, brakuje troszkę nam tej rywalizacji. Cruz znowu na super szybkim okrążeniu, rekord w pierwszym, rekord w drugim sektorze i teraz wyjedzie już nam Cruz na końcówkę tego trzeciego okrążenia, ostatni zakręt i wjeżdża na prosto startowo. Będzie fenomenalny czas Cruza, 1.40826, to jest o ponad sekundę lepszy czas od profa, który jest na drugim miejscu, także... Ewidentnie tutaj Cruz pokazuje dominację w tej serii i to on przewodzi tej tabeli, przewodzi tej procesji, która jest, no może nie aż taka duża jak w DTM-ie, ale fajnie, że chociaż paru kierowców na ten ostatni wyścig się zjawiło. Mamy dzisiaj dyszkę na gridzie, miejmy nadzieję, że właśnie w przyszłych sezonach troszkę zmodyfikowanych będzie tych osób o wiele więcej. W ogóle nie wiem, dlaczego Nat jedzie na oponach medium. Nie rozumiem tej taktyki. 18 sekund do końca. Może tak będzie sobie startował po prostu na tej szansę. Tam już nic nie zmieni, ale prawdopodobnie strategów ma z Ferrari, Chicken, także tutaj nie chociaż wiem. Ferrari dzisiaj w realnym wyścigu pomyślało, zostawiło Leclerca i to była ich najlepsza decyzja sezonu tak naprawdę. No lepiej ale późno niż prof, wcale. Prof jeszcze będzie próbował swój czas poprawić, no ale tutaj tak, półsekundowa strata w tym momencie do Cruza w pierwszym sektorze już raczej nie poprawi Cruzowego czasu. No ale na tej drugiej pozycji mimo wszystko jest. Admich i Splot już też tego czasu nie poprawią. Jedynie co Patryk Pilich może poprawić swój czas, poprawia swój osobisty czas w drugim sektorze. Już jest w tej takiej sekcji hotelowo tak lekko stadionowej. Będzie ostatni zakręt w prawo Patryka do alei serwisowej, także w alei raczej tego czasu nie poprawi, ale Mariusz Tworzydło jest również na swoim kółku pomiarowym. Bardzo dobry pierwszy sektor, tylko 0,3 straty do, jeżeli to tak można nazwać, tylko 0,3 straty do Cruza w pierwszym sektorze. No i zobaczymy, czy pojedzie drugi sektor również Mariusz tak dobrze, jak pojechał pierwszy. Też bardzo fajne malowanie tej Alfy Romeo, no ale Mariusz Tworzydło jest o wiele lepszym kierowcą niż dwójka z Alfy. No i Mariusz, 41.455 w drugim sektorze i w tym momencie prof jeszcze poprawił swój czas. Tak jak mówiłem, dobre to było kółko profa, no ale za słabe, żeby tego Cruza jednak pokonać. Cruz również kończy, no i zostaje nam tylko jeden Mariusz Tworzydło. Wydaje mi się, że uda mu się wskoczyć na czwartą pozycję, nawet na trzecią Mariusza pozycję. Mariusz Tworzydło, fenomenalna jazda, no i jak widać, nawet te bolidy Open Wheelery nie są mu obce, a tylko straty tak naprawdę widzę około 0,05 do profa, także będziemy mieć tutaj bardzo fajną walkę. No, czyżby Mariusz był takim czarnym koniem tego wyścigu? Widzimy, że tutaj sporo jest tych, którzy pokuszą się na pewno o miejsce na podium w tym wyścigu. Do nich się zalicza. No i Tomasiak, zobacz, nowa postać, pierwszy wyścig i zobaczmy. Tomasiak pięknie nam skakuje na miejsce siódme i pokonuje tym samym starych, dobrych wybywalców Ligi Dix Racing, Formuły 1, cichego Colina McDixona i Nada. I to dosyć z dużą przewagą, także no tutaj wiele pozostawię do myślenia. Kolina, 1.45 Kolina, no troszkę lepszego czasu się spodziewałem, no to jest 5 sekund straty prawie. No ja również. O Jezu, ja przepraszam. Również. 5 sekund straty prawie do Cruza, no czarnym koniem może nie będzie, może czarnym baranem może Kolinę zostać. Na pewno Master kiedyś byłeś czarnym baranem i patrzyłeś na takie nigdy z taką stratą nie przystępowałem do rywalizacji, także tutaj jestem zaniepokojony taką dyspozycją. Rozkład jazdy Charlie widzę tutaj, Charlie napisał na czacie, jaki rozkład jazdy na dziś. Ja nie mogę tego powiedzieć na wizji, ale mogę ci napisać. Jaki master rozkład jazdy na dziś? No rozkład jazdy taki jest na dziś, że prawdopodobnie mamy tutaj Cruza, który będzie walczył o najwyższe laury. Będzie no Cruz jest, można sobie to śmiało i wyraźnie powiedzieć, Cruz zdeklasował podczas tego sezonu nawet takich asów Formuły 1, jakimi byli w przeszłości Splot.
Czy powiedzielibyśmy zbyt wiele, gdybyśmy wysunęli taką tezę, że era Splota, epoka Łukasza Ślęzaka Splota się skończyła? No bo to już jest, przypomnę, w poprzednich czasach, gdy Splot tak naprawdę był tą jedyną taką osobą spośród wszystkich, która mogła jeszcze nawiązywała rywalizację z naszym mistrzem, czyli Krusem, tak teraz no jest to dosyć odległa pozycja, mimo wszystko piąta pozycja. Tutaj rozprawiają się z nim kierowcy tacy jak Admich, jak Profesor 9, Mariusz Tworzydło również. Patryk Pilich tuż za nim, z niewielką stratą. Ja się zastanawiam, co się stało, co tam pękło. Jakiś schyłek formy u Splota ewidentny. Ale przecież, wiemy, że tak jak i w rzeczywistej Formule 1, nasze bożyszcze, Lewis Hamilton, zmagał się w tym sezonie z problemami natury technicznej. Tak nie można tego powiedzieć o Splocie, bo wiemy dobrze, że przecież zainwestował grubą kasę na nowy sprzęt. To już nie jest ten sprzęt, na którym jeździł w poprzednich sezonach, do którego to mógłby się odnieść i powiedzieć... Może często. No ale właśnie, no może... No ale ileż można czekać, ja się pytam. Na pewno minutę na wyścig będziemy czekać. No i to są takie rozkminki, proszę Państwa, które dzisiaj troszeczkę tak pół żartem, pół serio będziemy sobie pozwalali. Mam nadzieję, że nikt mnie tego nie odbierze nie odbierze zbyt osobiście, bo tu będą pewne takie anegdoty, pewne takie porównania, na które sobie pozwolimy. A być może Ty chciałbyś zacząć dzisiaj rozpoczęcie tego wyścigu. Zacząć rozpoczęcie tego wyścigu, tak. Ja nie mogę eksplodować emocjami, ja bym chętnie poeksplodował, dobrze. Ale to ja bym wolał, żebyś to zrobił 20 sekund rozpoczęcia wyścigu. Krus, tak. Prof i Mariusz Tworzydło. Tak, więc trzeci. Zatem. Admi, czekaj chwilę. Cisza, Łukasz, spokój, teraz. Patryk Pilik, Tomasiak, cichy, Colin McDixon i Nat z szóstego pola. I teraz mamy drugie, trzecie, czwarte. Piąte, szóste, czerwone światło się zaświeciło, zaraz zgaśnie, zapali się zielone i ruszyli na pierwszym miejscu z lekkim spinem. Krus, tuż obok niego, Profesor 9 w McLarenie, tuż za nimi, tuż obok profesora, Mariusz Tworzydło. Świetna dyspozycja Mariusza Tworzydły, dobrze widzę. Mariusz Tworzydło wygrywa i zdobywa drugą pozycję, prof traci, spada nam na miejsce trzecie. Łukasz Ślęzak za to zyskuje i już skakuje nam na miejsce czwarte. W tym momencie Admich, Colin McDixon na miejscu szóstym, tam błąd, tam widzimy błąd Patryka Pilicha. Co się stało? Czy zauważyłeś? Nie, to Patryka wywaliło na starcie. Będzie musiał nadrabiać. Widzisz, jedzie z pitu. Coś się tam wydarzyło, niestety, na starcie u Patryka. Nie wiem, czy go wyrzuciło, czy czegoś nie kliknął, czy nie kliknął startu może. Nie wiem, coś się stało i niestety Patryk musiał wystartować z alei serwisowej. Aj, no widzisz, czyli co? Czyli mamy nie... start profa, bo tutaj już Splot go wyprzedza. No zobacz. Oj, aj, co? Dochodzi do kontaktu. Profesor chyba jednak nie zachował ostrożności. Uderza w tył bolidu Splota. Mamy nadzieję, że tam nie doszło do zbyt wielkich uszkodzeń. I Splot jedzie dalej mimo wszystko. Spada tymczasem Splot. Nie, jednak walczy dalej. Łukasz Ślęzak z Admichem, z profesorem. Profesor oddaje, ale Admich dosyć agresywnie. Tutaj widzimy do tej szykany. Admich dosyć włączył mu się agresor. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że tego uniknie w dalszej części wyścigu. A Łukasz Ślęzak, no pięknie nam się tutaj przebija. Czyżby usłyszał nasze słowa na tutaj relacji i postanowił udowodnić, że zakończy ten wieńczący sezon, na torze Abu Dhabi na podium chicken. Nie wiem, wydaje mi się, że Łukasz ma jakieś uszkodzenia. Strasznie dziwnie jedzie, bo na takiej zasadzie jedzie jak... Bo wydawało mi się, że... No wyszedł strasznie dziwnie z tego jednego zakrętu Splot. Bardzo uderzył w niego Admich i ma na pewno jakieś tam uszkodzenia teraz przedniego skrzydła Admich. No a Tomasiak już nie ma go z nami na gridzie. Coś się stało z Adamem, Andrzejem, Arturem, nie pamiętam imienia, ale Tomasiakiem no i nie jedzie nam niestety już w tym wyścigu. No ale na czwartym miejscu w tym momencie Admich. Na pewno jedzie z lekkimi uszkodzeniami, no i Łukasz Splot Ślęzak mu w tym momencie odjeżdża na troszeczkę. Jeszcze na tym okrążeniu DRS-u nie będzie mógł Admich używać. Mariusz Tworzydło również uciekł trochę Splotowi i będzie starał się gonić Krusa, który jak wiadomo ma piekielne tempo i w
tym momencie już 2 sekundy przewagi nad kierowcą Alfa Romeo Orlen Racing Team. No a mamy walkę cichy nad... Wykorzystał, nie wiem, czy to błąd cichego, no ale widać, że było lepsze dohamowanie ze strony Nada i w tym momencie Nad na siódmej pozycji, na pozycji numer 8, cichy. To jest kierowca, ten, który musi nadrabiać, który startował właśnie z alei serwisowej. Nie wiem, co tam się stało z Patrykiem, no ale musiał właśnie startować z alei serwisowej. Blisko jest Łukasza z Plota Ślęzaka, Admich. No, Adrian tutaj będzie musiał gonić Splota, na pewno nie da za wygraną kierowca Ferrari i już możliwe, że za jakiś czas, za okrążenie, za dwa, będziemy go widzieć na pozycji numer 3, bo już od tego okrążenia będzie możliwe używanie DRS-u. Także Admich na razie na 4. pozycji, bardzo blisko Łukasza. No, czyli wygląda na to, że tutaj dyspozycja Łukasza z Plota Ślęzaka nie została zrujnowana, jeśli chodzi o tempo czasowe. Tutaj na poszczególnych okrążeniach widzimy, że utrzymuje dobre tempo i no, prowadzi przed Admichem, czyli ta lekka kolizja, to lekkie taki pocałunek Admicha nie pogorszył sytuacji Łukasza. To cieszy, to naprawdę może dobrze wpłynąć na ten wyścig, bo nie chcielibyśmy zobaczyć właśnie Łukasza już poza tym wyścigiem. A Łukasz chyba, myślę, wydaje mi się, że ma wiele do udowodnienia tutaj w tym wyścigu. Być może będzie to też taka jak gdyby zachęta dla niego samego na to, aby właśnie z tym nowym sprzętem w nadchodzącym sezonie postarać się dużo lepiej niż to zrobił w tym sezonie. Wiadomo, tam na pewno jakieś sytuacje. A i tutaj zupełnie nie wiem, co robi ta dwójka, Nad i Cichy. No ale tutaj dosyć... Tak, Nad chyba z jakimś dużym taką... No widać tutaj werwę u Nada, ale widać, że nie wiem, zmaga się chyba bardziej sam ze sobą niż z Cichym. Próbuje chyba sobie bardziej przeszkodzić niż Cichemu. Cichy na to troszeczkę z boku się przyglądał, ale powiedział: dosyć, basta, czas ci odjechać, kolego. Oj, no Cichy też popełnia teraz błąd, także mogą sobie podać rękę. No a wracając do twojego wątku, Admicha i Łukasza z Plota Ślęzaka, no nie wiem, Splot nie przejął się tym buziaczkiem od Admicha. No... Nie chcę nic tutaj mówić, ale zostawmy ten temat. W tym momencie na 7 pozycji właśnie Cichy, 8 Nad, ale na 9 pozycji Patryk Pilich, który morderczym, fenomenalnym tempem 5 sekund szybciej ostatnie kółko przejechał od Cichego i Nada, Patryk Pilich. Także wydaje mi się, że to jest ewidentnie kwestia czasu, szczególnie, że dziwię się, bo Patryk jedzie na oponach twardych. No, ale w kwalifikacjach bardzo dobra pozycja Patryka, no i ewidentnie tutaj szybsze tempo od Nada i od Cichego. No, a taki bez niczego, tutaj nam został Colin McDixon, na którego jak tylko się przełączam, to 10 sekund później Colin zawsze popełnia błąd. Także możemy policzyć raz, 2 do 10, no i zobaczymy, czy Colin wtedy popełnił błąd. Mam nadzieję, że nie, bo ostatnio Colin idealnie wpasował się w naszą nową serię DTM i idealnie Colin pojechał w splicie drugim. Powiem ci, że byłem zafascynowany jazdą Colina i mam nadzieję, że będę zafascynowany jazdą Colina również w F1. Na razie 6. pozycja. Liczyłem na troszkę lepiej. Liczyłem nawet, że Colin powalczy o pudło, tutaj powiem ci szczerze. Chciałbym powiedzieć to samo, chciałbym podzielić twój entuzjazm, ale nie mogę. Nie mogę na to patrzeć. Mnie to strasznie w oczy kole, a oczywiście mówię to z takiego osobistego powodu. Przyjaźnimy się na co dzień. Znam tego człowieka bardzo dobrze. Powinienem się przyjaźnić? Tak. Z tym zawodnikiem... Nawet nie powiedział, tak, nawet się nie przyznał. Zresztą mało kto się przyznaje do jakiejkolwiek relacji z masterem, kontrowersyjnym masterem, który czasami... Dobrze, że mi tyle płacą, że tu z tobą siedzę. Tak, dobrze, że przynajmniej liga ci na tyle tutaj płaci, tak, że twoja pensja jest na tyle po prostu tutaj wygórowana, że... Nie ma Krusa, coś się stało. No i tak, no i proszę. Nie ma Krusa. Nie ma. Koniec. Aj. No i niestety. Widzicie sieci, co się stało. Ale dlaczego? Co się stało? Nie wiem. Ale jedzie. Może jedzie. Zjechał?
Ale dziwne to czyżby strasznie. Zjechał nie już? Jedzie, cofnął się, nie jedzie. Nie ma go. No nie, jakieś ewidentnie nie. Jakieś problemy. Nie ma. No i mamy nowego lidera. No dobrze, no stało się. Cruz siedzi w picie, zobaczymy, czy będzie jeszcze z nami jechał. Natomiast Mariusz Tworzydło nowym liderem. No i myślę, mi się wydaje, że tutaj Łukasz Ślęzak, czyżby? Czyżby to był ten moment, ta chwila dla Łukasza Ślęzaka? Niecałe w zasadzie 5 sekund straty do Mariusza Tworzydły. Czy Łukasz Ślęzak, twoim zdaniem, mógłby się wznieść na wyżyny swoich tutaj aspiracji i umiejętności i swojego tempa wyścigowego, bo widzimy, że no, nie było ono najlepsze mimo wszystko i zagrozić Mariuszowi Tworzydło w tym wyścigu? Jestem ciekawy, bo generalnie jadą dokładnie tym samym tempem teraz kierowcy Alfa Romeo, obaj właśnie z tego samego zespołu, także szykuje nam się tutaj powoli dubelek Alfy, ale no nie zaprzeczajmy faktom, na razie piąte okrążenie dopiero rozpoczyna się, szóste właśnie rozpoczął je Mariusz Tworzydło, no a w tym momencie Łukasz Ślęzak na drugiej pozycji. No ja bardzo bym chciał zobaczyć taką walkę, szczególnie, że teraz te kółko, no splot coś bardzo, bardzo słabo przejechał, Mariusz Tworzydło 1.44.700, splot 1.45.400, no także, żeby splot tylko nie chciał za bardzo, żeby splot nie chciał za bardzo i będzie dobrze, a Cruz nam jedzie, Cruz jednak jedzie, wrócił na tor, prawdopodobnie po disconnekcie, podłączył się po raz kolejny, no ale z takim samym tutaj, coś się stało z Admichem, Admich popełnia błąd, no niestety tam lekko go chyba zarzuciło i spada nam na czwarte miejsce w tym momencie Admich, prof awansuje na pozycję numer 3, idealnie się to zgrywa z jego liverką, idealnie z malowaniem, także splot numer 3 i pozycja numer 3, przepraszam, prof numer 3, pozycja numer 3, w tym momencie od profesora 9, no i co my mamy tutaj na gridzie, Cruz po raz... Nie. Oczywiście wariuje nam tabela. Po tym, jak Cruza wyrzuciło, będziemy musieli tutaj na bieżąco patrzeć, co tutaj się u Cruza dzieje. Na razie pozycja numer 9. No mówię, może jakieś problemy z internetem, może problemy z grą. Może a być może, Ciken, to celowe zagranie mistrza naszego. To być a, może to celowe, celowa taktyka, która, w której po prostu powiedział sobie, a wiecie co? Dzisiaj dam wam fory i będę was ścigał. Zobacz, jest dopiero szóste okrążenie. 23 okrążenia do końca. Cruz ma straty 36 sekund. I być może chce zobaczyć tak naprawdę, jak ta forma jego, jak ta jego dyspozycja. Tutaj dopingowany oczywiście swoim tutaj kolegą Charlie. Charlie, pozdrawiamy cię również serdecznie. Szkoda, że cię nie ma w tym wyścigu. No cóż, mam nadzieję, że zobaczymy ci w przyszłym sezonie również tutaj na naszych torach i no pozdrowienia z naszego wozu transmisyjnego, Charlie. Fajnie, że jesteś, fajnie, że byłeś przez ten sezon, że wspierałeś i być może niesiony Cruz właśnie takim dopingiem Charlie'ego no gdzieś tam sobie teraz będzie próbował upolować. Nawet miejsce na podium, jak ci się wydaje na tą chwilę? Dziewiąte miejsce, w zasadzie wszystko jeszcze do ugrania i to tempo Cruza. Zobaczymy, jak dobre i zobaczymy, czy w zasadzie zdobędzie podium. Jak tobie się wydaje? Ile dokładnie on ma tak naprawdę tej straty do tych tutaj kierowców, bo tutaj pokazuje 35, 30, 28, no ale około 30 sekund straty ma do Nada. To jest, jak dla mnie, to jest ewidentnie do zrobienia przez Cruza, bo teraz jedzie ale na oponę. Ale coś się stało teraz, nie wiem, czy ja dobrze widzę, ale nie faktycznie widzisz, wariuje nam ta tabelka troszeczkę. I bo mam wrażenie, że teraz, nie wiem, jakby w linii prostej mierzyła ten czas, tak. Ta tabela od Cruza do Nada, no nie wiem, no ale będziemy na bieżąco sprawdzać, Ja ci chciałem przerwać, Chicken, bo dostajemy informację z dobrego źródła, czyli od Charlie'ego, że Cruz ma jakiś plan na dziś. Czyżbym się nie mylił, czyżby właśnie ten plan, to był taki pościg z końca stawki, coś a la, nie wiem, czy dobrze pamiętam, pościg, czy to był Singapur, chyba Vettela,
swego czasu. Nie mam tak dobrej pamięci, jeśli chodzi o Formułę 1 i wyścigi, jak Nad by mnie tutaj na pewno skorygował. Albo jak Lewis Hamilton w zeszłym roku w sprincie w Brazylii. Tak, o widzisz, no i tutaj już ładnie, ale zobaczmy. Mamy walkę teraz Patryka Pilicha jadącego na miejscu 7 i teraz walczącego. I zobacz, jak Patryk Pilich już nadrobił. Patryk Pilich już zdążył pokonać Nada i już dobiera się do skóry Cichego. I tu już kwestia w zasadzie dwóch zakrętów i zobaczymy Patryka Pilicha ze świetną dyspozycją. Ja naprawdę jestem bardzo tutaj przyjemnie zaskoczony dyspozycją Patryka Pilicha. Wiemy, że sytuację też ma osobistą taką, rodzina mu się powiększyła z tego, co dobrze słyszałem i ten czas, no i zobaczmy. A Cichy pod presją wyjeżdża sobie na tor, zwiedza sobie tutaj Emiraty, Chicken, no i taka troszeczkę dekoncentracja. A Patryk Pilich, no widzimy, ten czas dużo mniejszy, ale też dekoncentracja tutaj się wkrada, widzimy, troszeczkę sobie skróca tą szykankę. Mam nadzieję, że obejdzie się bez żadnych kar, jeśli chodzi o cięcia. No i zobaczmy. No i wydaje mi się, że właśnie na tej prostej kolokwialnie mówiąc, go połknie. Ja mam wrażenie, że czasem kierowcy mogą mieć taki lekki... powiem to po macoszemu mindfuck, gdzie wiesz, oglądasz nagle dzisiaj Formułę 1, tyle kółek i wszyscy mają w głowie, że jadą prosto na tym tak naprawdę nie zakręcie, tylko tamtej prostej, a tu nagle musisz wyhamować do starej nitki i musisz w tą szykanę wejść. I czasem może się, wiesz, przy pełnym nie skupisz się w pełni, no i popełnisz błąd, tak jak Patryk w tym momencie. No tak samo tutaj jest z tą szykaną, także wiesz, tu są takie techniczne sprawy, takie główne, takie sprawy, gdzie rozwiązać wszystko można w głowie. Ważne, żeby Patryk nie popełniał błędów i na pewno z Cichym sobie poradzi, szczególnie widzimy, jak jedzie Cichy, to jest tak naprawdę wolny elektron na torze, no i tutaj już prawie Cichego zarzuciło, tutaj źle wyjechał, no i będzie Patryk się próbował wcisnąć od wewnętrznej, jednak nie, Cichy jeszcze go blokuje. Ale dziwi mnie to, że Patryk na tej prostej z DRS-em nie wyprzedził Cichego. No ale będziemy mieli cały czas tą walkę pod uwagą oczywiście. 0,8 straty teraz widzimy Patryka. Ja chciałem się przypomnieć, Chicken, że DRS-u już nie ma w tej serii. Ze względu na sytuacje techniczne. Także o to tutaj, dobrze, że się doinformowałem. Tak, także tutaj jest zwiększony draft, jeśli chodzi o slipstream. Jest powiększony, zwiększony, czyli kierowca, który jedzie za kierowcą z przodu, ma zwiększony ten slipstream i po prostu działa to w formie takiej, że no, przypominającej trochę DRS. Wiemy o tym, że nie wiem, prawdopodobnie nie byłeś na tyle poinformowany, że właśnie ten system DRS jednak został... Powiem ci szczerze, że wiedziałem o tym, ale teraz mi o tym przypomniałeś, tak, bo wypadło mi całkowicie to z głowy. No i wydaje się, że teraz Patryk sobie tak w końcu z Cichym poradzi. No właśnie, ale widzisz, i właśnie tutaj tego DRS-u nie było, ale natomiast był ten taki zwiększony slipstream, który działa troszeczkę podobnie, natomiast widzimy, że no Cichy niestety musiał się poddać tej presji Patryka Pilicha, a cóż, Patryk Pilich będzie walczył dalej, będzie oczywiście próbował zdobyć tutaj wyższe pozycje i Colina McDixona. Prawdopodobnie będzie próbował dopaść Colina McDixona, na co czekamy z wielkim utęsknieniem, bo chcielibyśmy zobaczyć walkę tych dwóch kierowców. Colin McDixon, dosyć wielka strata, duża strata do Admicha, także tutaj no, widzimy teraz podział tej stawki, a Cruz, zobaczmy, z 30 sekund robi się 20. Mamy 10, mamy w zasadzie 1/3 wyścigu i Cruz ma 20-17, dużo mniej w zasadzie straty do lidera. Liderem Mariusz Tworzydło, Łukasz Splot-Szlęzak. Czy Łukasz Splot-Szlęzak jeszcze coś ma z zanadrzu? Jakiegoś asa, którego mógłby wyciągnąć? Widzimy, że nadrobił. Czy Chicken, wydaje ci się, że to może być taki arabski sen Łukasza Splota-Szlęzaka? Ja bym wolał, żeby arabskich snów żadnych nie miał Łukasz Splot-Szlęzak, bo wiadomo, jak to się z dziewczynami z Dubaju skończyło, ale chodzi,
Powiem ci tak, no nadrobił już z ponad sekundę, półtorej sekundy tak naprawdę nadrobił już nad Mariuszem Tworzydło. Ostatnie kółko, splot pojechał prawie sekundę szybciej od Mariusza. No a wracając do Krusa, Krus nadrabia i to w piekielnym tempie. 1.43.650 to jest ostatnie kółko Krusa, a 1.48.670 to jest ostatnie kółko Nada. Master, to jest 5 sekund różnicy na okrążeniu. Ale i w tym momencie Krus nam wjeżdża na najlepsze kółko. Rekord w pierwszym sektorze. To jest po 2,5 sekundy nadrabia Krus nad innymi w pierwszym tylko sektorze. Ale wiesz co? I popatrz teraz. To jest właśnie takie mistrzowskie DNA Krusa, który jadąc, który no, napotkał na drodze, nie wiemy dalej, czy to po prostu są tylko jakieś fake newsy, czy to faktycznie jego takie podejście do wyścigu, że sobie chciał nagle pojechać z końca stawki i powalczyć i ścigać, próbować doścignąć całą resztę. Natomiast, na koniec sezonu to chciałbyś jednak mimo wszystko. No jaką frajdę miałbyś z tego, że zdobywasz już tytuł wiele wyścigów wcześniej, jedziesz ostatni wyścig i tak naprawdę będziesz mało pokazany w relacji, zważywszy na to, że będziesz miał powiedzmy 3-sekundową przewagę nad, czy 4-sekundową przewagę nad całą resztą. Więc oczywiście chciałbyś... Cały Stapena, który sobie dzisiaj jechał cały czas tak i się cieszył jak dziecko. Dokładnie, czyli chciałbyś zrobić to, o czym Charlie mówi, czyli no chciałbyś jednak zdobyć, skupić na sobie tą całą, te wszystkie tutaj nasze dobre słowa i cały ten czas antenowy, żeby jednak pokazać, no popatrz, cały w zasadzie sezon F1 bez komentarza, jako tribute pojawiamy się i komentujemy właśnie dla niego, dla zwycięzcy, dla całej reszty, dla całej tej stawki w zasadzie komentujemy, no i chciałby jednak być uwieńczony w tym ostatnim wyścigu, prawda? A wracając, Chicken, jeszcze powiem ci tylko, że mamy od Charlie'ego jakąś informację, że pisze, że w przyszłym sezonie liczy na lepszą frekwencję z jego własnej strony. Dużo się działo, pisze, u niego w weekendy, nie miał czasu na granie. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że prawdopodobnie w niedzielne wieczory zapisał się do duszpasterskiego kółka tam kościelnego i wieczorami grał na gitarze czy śpiewał w swojej lokalnej parafii. Także mam nadzieję, że tutaj proboszcz pewnie zmieni godziny, przychyli się do Charlie'ego, bo chcielibyśmy go zobaczyć. Jak następny... Charlie jest proboszczem. A może Charlie jest proboszczem, tak. Wikarym, a może wikarym takim. Ja wiem, na pewno lubi pograć sobie na strunach, ale generalnie w tym momencie, wracając do wyścigu, w ogóle nam ta tabela coś szwankuje. Ale przepraszam, uśmiałem się, bo teraz popatrz, Charlie pisze, patrząc na sprzęt Krusa, mogę powiedzieć, że sprzęt nie gra tak ważnej roli jak umiejętności. Nie chcę tego komentować, no comment. Zostawmy, bo tu nasuwają się. Ma straty Łukasz Sprot-Ślęzak do Mariusza Tworzydło. Jadą generalnie takim podobnym tempem. Raz jeden traci, raz drugi traci na okrążeniu. Mam wrażenie, że jakby Łukasz nie popełniał jakichś takich mikro swoich błędów, to by dogonił Mariusza Tworzydło. Zależy też, na jakiej taktyce jadą ci panowie. No ale na pewno na taktyce push, jak się da, jedzie Krus w tym momencie, 9. pozycja, ale tylko 7,5 sekundy straty. Zobacz, ile minęło okrążeń, chyba 4? 4, tak. I Krus o 20, chyba o 20 sekund zmniejszył stratę do Nada. Więc pytanie, pytanie do ciebie. Czy wydaje ci się, na tą chwilę mamy w zasadzie, nie ma jeszcze półmetku, więc może powinienem się wstrzymać z tym pytaniem, ale powiem, zapytam. Czy wydaje ci się, że Krus dojedzie na podium? Nie, no żartuję, oczywiście, Charlie, że Charlie, pytamy ciebie, wiemy, wydaje, że udzielasz się na naszym kanale YouTube'owym jako jeden z nielicznych. Powiedz, czy na tą chwilę, oglądając tutaj dyspozycję Krusa i jego pozycję z w zasadzie już niewielką stratą, czy wydaje ci się, Charlie, że Krus dojedzie w pierwszej trójce, czy popełnia błąd? Dramat. Na pewno osobisty tego piłka...
Za dużo tych mistrzostw, Master. Za dużo mistrzostw. Tak. Łukasz Sędziak oczywiście nie jest piłkarzem, tylko jest naszym driverem F1 i DTM-owskim i we wszystkich seriach Łukasz jeździ. No ale zatrzymałbym się tutaj troszkę przy Łukaszu i tych dziewczynach z Dubaju. Generalnie nie wiem, czy Łukasz Splot Ślęzak właśnie... Martwi mnie ta trochę forma tego mnie Łukasza. Też, bo... Mnie też. Teraz pozwolimy sobie. Wyciągnijmy wszystkie brudy. Teraz, chicken. I właśnie wyciągając te brudy, ja muszę powiedzieć, nie mogę tego przełknąć na trzeźwo, więc... Nie wiem, Master, jakbyśmy wyciągnęli wszystkie pękło. Brudy, jakie ty masz, pękło to byście spanowali na YouTubie. Tak, ale... pękło drugie. Ale wracając właśnie do tego, kierowcy, do naszego niejako... Jaką mamy godzinę? Jest 21.43. Czarny, jak pytasz o godzinę. Krus top 5 na pewno. Napisał top 5 na pewno. Też właśnie myślałem, że top 5 na pewno. Natomiast, Na tą chwilę zaraz będzie półmetek, chicken. Zaraz będzie półmetek, zaraz dopadnie Krus nada. Przed sobą będzie miał cichego pilicha Colina McDixona. Piątka na pewno. Ja mówię, moje takie predykcje są, że miejsce czwarte. Twoje chicken? Myślę, że też będzie czwarty Cruz. Że Charlie? Nie da rady aż tak bardzo. Ale w tym momencie Prof i Admich zamieniają się pozycjami w pitstopie. Nie. Zostaje tak jak było, ale zjechali w tym samym momencie do alei serwisowej. Także tutaj błąd trochę Admicha, błąd Profa, no i Admich na czwartej pozycji wyjeżdża z pitu zaraz za nim. No będą musieli chwilę kierowcy dogrzać oczywiście te oponki. A Cruz już jest za nadem, jest prosta startowa, o wiele lepsza przyczepność na wyjściu, jednak nada. Bardzo chciał Cruz go wyprzedzić, ale nie udaje mu się to, co nie zmienia faktu, że mi się wydaje, że kwestia tutaj trzech zakrętów i nad będzie łyknięty przez Cruza, także kierowca Mercedesa jedzie fenomenalnie. No ja mówię, to jest o około 4 sekundy szybciej od nada na okrążeniu. To jest piekielne tempo. 1.44.480. Powiem ci, że to jest tak. O 4 sekundy lepsze kółko niż Colin McDixon. O 3 sekundy lepsze ostatnie kółko niż Patryk Pilich. I o 4 sekundy lepiej niż Mariusz Tworzydło na pierwszym miejscu. A zaraz będziemy świadkami. Tak, stanie się to, co się miało stać. Tak, to kwestia była czasu. Ale walczy dzielnie nad, za to mu chwała, zobacz. Aj, odpuścił jednak. Troszeczkę z rezerwą. Aj, i zobacz, ta presja jednak, to o czym sam zawsze wspominam. Ale zaraz będziemy tutaj świadkami czegoś zupełnie innego, czyli walki Patryka Pilicha Zbychowskiego i Colina McDixona. Widzimy, że Colin McDixon już traci, jeśli chodzi o swoje tempo, a Patryk Pilich Zbychowski mówi, oj, widzi, jak się tutaj koleżka ślizga troszeczkę. Ja chciałem ci zadać pytanie, bo widzimy, że Charlie pisze, że ma o minutkę opóźnienia, to ja się pytam, gdzie ten Charlie jest? Czy on jest już w Emiratach i ogląda to i mamy tam ze względu na to, że po prostu no taka odległość i jakieś te opóźnienia takie minutowe, czy co? Dlaczego to? Nie wiem dlaczego, ale względem naszego komentarza live, bo generalnie Charlie o opóźnienie, jeżeli chodzi na YouTubie, to chodzi głównie o jakość. Bo są opcje integrowania takie, że masz od razu live, ale tak jakby 1:1, tak jakby wiesz, opóźnienie jest sekundowe, dwusekundowe, ale wtedy maksymalnie stream byłby w Full HD, w sensie w 1080. No a my chcemy jednak trochę tą jakość podnieść, bo YouTube mimo wszystko sam z siebie jakość nam zbija do 1080, więc my systemowo musimy ją podnieść do 1440p. I w tym momencie zwiększa się opóźnienie kosztem lepszej jakości, więc mamy 20-25 sekund opóźnienia. Właśnie, ale jednak jest ta transmisja puszczona w lepszej jakości niż mielibyśmy mieć pikselozę i rozmawiać ze sobą na czacie live. Wydaje mi się, że przy komentowaniu i przy takich komentarzach właśnie wyścigowych i ten nie jest ta interakcja z widzem aż tak ważna, a i tak możemy gadać. A co do tej twojego Twitcha, nie wiem, jesteśmy na razie na YouTubie, zobaczymy.
Ja na razie nie mówię nie, nie mówię tak, jestem neutralny w tej sprawie. Jak będzie potrzeba na Twitchu, to przegadamy. Jak będą nam pieniądze płacić, to wtedy przejdziemy. Tak, ale chciałem zauważyć, że Colin McDixon po wizycie w Pitach spada nam na 8 pozycję i Cruz wychodzi już na miejsce 7, tak, także... niestety walki. Tak, nie było tam walki, obyło się bez walki. Natomiast chciałem zauważyć, że Łukasz Splotrzlęzak traci zaledwie 2,3 sekundy do Mariusza Tworzydły. I tutaj będzie ciekawe to, który z tych zawodników, czy Łukasz Splotrzlęzak jeszcze ma coś w zanadrzu, czym tak naprawdę może spowodować zdobycie tego pierwszego miejsca. Na tą chwilę nie wiem, nie wydaje mi się. Mamy już w zasadzie półmetek za sobą. Mariusz Tworzydło na miejscu pierwszym liderem, Łukasz Splotrzlęzak. No, czyli podium gwarantowane dla Łukasza, a to cieszy. Brawo, Łukasz. Właśnie na takiego splota czekaliśmy. Podium gwarantowane, to splot będzie miał, jak przejedzie linię mety, bo ostatnio było tak, że potrafił się zawinąć nawet na ostatnim kółku i na ostatnim zakręcie. Także jeszcze bym z tym werdyktem do końca poczekał, no ale Łukasz ma na pewno takie umiejętności, żeby tę drugą pozycję utrzymać, co nie zmienia faktu, że już widzi go Mariusz Tworzydło w swoim lusterku i tylko 1,5 sekundy straty. Także będziemy mieli walkę pomiędzy kierowcami w zasadzie Alfa Romeo Orlen Racing Team. No, czeka nas fenomenalna walka, Master, bo widać, że tutaj jednak Łukasz ma lepsze tempo. Także... Słuchaj, ja ci powiem, czekam, tak, Łukasz, także czekam. Łukasz podrażniony był tymi naszymi słowami. Gdzieś tam dostał informację od swojego inżyniera. Od inżyniera, tak, myślisz, że mu mówi? Oczywiście, dostaje informację o tym, że tu już chłopaki w transwozie transmisji już jakieś, no po prostu nie wierzą w twoje umiejętności, nie wierzą w twoje możliwości, bo umiejętności to Łukasz zawsze miał, natomiast jakąś taką determinację, gdzieś ta determinacja w tym sezonie się zgubiła, nie uważasz? Troszkę na pewno, ale na pewno determinacji nie brakuje mu w tym wyścigu, jak widać. Tak, i teraz już tylko jedna sekunda w zasadzie straty do Mariusza Tworzydły, a Mariusz Tworzydło widzi już w tych swoich bocznych lustereczkach Łukasza Splotrzlęzaka, tego rekina wyścigowego Formuły 1 i Patryk Pilich wyjeżdżający z Alei Pit. Także no tutaj widzimy, że Patryk Pilich na miejscu 7 za Colinem będzie walka. Colin McDixon zdaje sobie sprawę, widzi na swoim tutaj dashboardzie, widzi, że ma za plecami nikogo innego jak Patryka Pilicha. Cruz tuż przed nim, zobaczmy. No i strategia, będzie bardzo się liczyła strategia. Tutaj widzimy na hardach, czyli twardej mieszance, Tworzydło, Szlęzak, Prof. Także tutaj już będzie jazda do końca. Czyżby to był właśnie ten arabski sen Łukasza Szlęzaka, który spełni się właśnie dzisiaj na zakończenie, uwieńczenie tego sezonu Formuły 1. To by chyba nie uwierzyłby nikt. Nie uwierzyłby nikt, że taki właśnie tutaj scenariusz może się zapisać wieńczący tegoroczny sezon. No, fenomenalnie by było. Powiem ci, fajnie by było, jakby Łukasz wygrał ten ostatni wyścig. Dałoby mu to na pewno motywacyjnego kopa do dalszej jazdy, do dalszych treningów. Widać, że Mariuszem już tam trochę pomyka, już coś tam trochę rzuca, już to niestabilne jest to jego auto, a splot idealnie nad tym autem panuje. Także będziemy mieli zaraz walkę o pozycję numer 1, chociaż znając Mariusza Tworzydło, on lubi walczyć, jednak jeżeli chodzi o teammate'ów, to on wie, na przykład jeżeli ktoś ma lepsze tempo, tak samo jest w DTM, jeżeli widzi, jeżeli ma jakieś problemy czy coś, to może jakiś malutki team orders, chociaż nie wydaje mi się, ale seria F1 jest taka, że tutaj będą walczyć na pewno do upadłego. Ważne, żeby Łukasz i Mariusz nie popełnili żadnego błędu, już widzi tą włoską flagę. Popatrz. Mariusza Tworzydło, splot jest bardzo blisko. Ale jeszcze nie. Teraz te dwa samce alfa, czyli Mariusz Tworzydło i Łukasz Splotrzlęzak, którzy mają wiele do udowodnienia.
wielu do udowodnienia nie tylko sobie, ale i oczywiście wszystkim tym, którzy oglądają dzisiaj ten przekaz, a być może będą mieli okazję do tego, aby do tego przekazu wrócić i zobaczyć go na naszym kanale YouTube'owym. Chciałem powitać przy okazji Dawida Grochala. Cześć, Daves. To chyba dobrze kojarzę, Dawid Grochal, czyli Daves. Chłopak, który również ścigał się w zespole z Łukaszem, z Plotem Ślęzakiem. Nie widziałem Dawida Grochala, Davesa w zasadzie chyba na pierwszym, dobrze mówię, czy się mylę, na otwarciu sezonu, przepraszam, otwarciu sezonu, w sezonie ACC. No ale nie chcę wracać do ACC, natomiast Dawid Grochal mówi o tym, ale chciałbym zobaczyć, Dawid, chciałbym ciebie zobaczyć również w DTM. Jeśli możesz, spróbuj. Łukasz również jedzie w DTM, także zachęcamy bardzo. Naprawdę twoja jazda też potrafi wzbudzać wiele emocji. Także Daves, wbijaj, jeździ, tak, ścigaj się i na pewno mam nadzieję, że chciałbym cię zobaczyć. Szczerze, również Chicken, ty też na pewno przyłączasz się do tych słów, że Davesa zobaczyć. Ale zobaczmy teraz tutaj, zobaczyć w DTM-ie, w serii DTM Davesa Grochala, także tutaj Dawida. No i mówi o tym Grochal, żeby mu nie przeszkadzać, żeby nie dawać żadnych informacji, bo on nie chce. On chce wtedy się skupić, właśnie na tym skupić się, gdy próbuje powstrzymać Mariusza Tworzydło od tego, żeby został tutaj zwycięzcą tego wyścigu, bo ma Łukasz Szlęzak mówi właśnie w tym momencie tak, Mariusz, to nie twoja, to nie dla ciebie, to nie twój dzień, to nie twój wieczór. Na Jasmarina w Emiratach Arabskich, to będzie mój wieczór, to będzie mój arabski sen, nie twój. Tak jest, tak mówi właśnie na pewno Łukasz Sprot-Ślęzak. Dobrze, że nie ma jeszcze Team Radio, no ale może tam sobie coś podśmiechują koledzy. Mówią tutaj Łukaszowi, żeby tutaj elegancko cisnął, bo to jest ten czas, ale jeszcze bliżej jest Patryk Pilich, kolejna Magnixona, Colin zamyka wewnętrzną w tym momencie i dohamowanie do tego zakrętu wygrywa na razie Colin Magnixon, ale wydaje mi się, że Patryk Pilich będzie zdecydowany szwanewr tutaj Patryka. Może nie tyle, co popełnił błąd, ale Patryk ewidentnie tutaj szybszy. Powiem ci tak, Patryk przejechał obok Colina i zapytał się, gdzie jesteś, bo fenomenalny manewr w tym momencie Zbychowskiego i jest on na pozycji numer 6. Colin Magnixon musi się obejść dubajskim smakiem i będzie dostawał po prostu jakiegoś szejka. Ale tutaj, Mariusz Tworzydło i Łukasz Sprot Ślęzak, no ale męczy się. Męczy się Łukasz, widać, że bardzo chce wyprzedzić Mariusza, ale tak jak to mówił nasz fenomenalny komentator, nad którego widzimy tutaj na pozycji numer 9, trzeba wymęczyć rywala i tak, on męczy. Tak. Mam nadzieję, że męczy Mariusza, a nie co innego. Także Łukasz Sprot-Ślęzak w tym momencie na pozycji numer 2 i ma nadzieję na pozycji numer 1. Cruz w tym momencie w alei serwisowej będzie zmieniał na softy, także będzie ostatnie 9 okrążeń w wykonaniu Rusa również emocjonujący. No tak, czyli wydaje się, że Charlie miał rację, top 5, czyli ta ostatnia prawdopodobnie piąta pozycja. Z rezerwą do tego Charlie podchodził, zmiana teraz na softy, tak właśnie się dzieje, widzimy, Cruz będzie wyjeżdżał i walka i pościg do samego końca. Tak właśnie mamy tego naszego mistrza, asa tutaj tego asfaltu w Abu Dhabi, proszę Państwa, w tych tutaj, no, arabskich, na tej arabskiej, tak, na tej arabskiej ziemi, Mariusz Tworzydło, a Łukasz Sprot-Ślęzak, no Mariusz Tworzydło jednak trzyma po prostu Łukasza Sprota-Ślęzaka z tyłu i zobaczymy teraz, no oboje jadą na tej mieszance twardej, także tutaj, ale z tego co pamiętam, to chyba Mariusz zjechał do pitu dużo wcześniej niż Łukasz, więc Łukasz tutaj chyba będzie miał jakąś taką przewagę, jeśli chodzi o utrzymanie tej mieszanki w lepszej kondycji. I zobaczmy teraz. Zobaczmy teraz gdzieś tu, gdzieś na tym torze, w którejś tym sektorze będzie musiał Łukasz zaryzykować. Czy podejmie to ryzyko? Mariusz Tworzydło oczywiście to nie jest kierowca, który mu na to pozwoli, który będzie miał chciał się temu podać, który będzie na to chciał się po prostu z boku przyglądać. Mariusz Tworzydło to kierowca, który będzie tutaj chciał, no, jednak powalczyć. No tutaj mi się wydaje, że tu już trochę trochę błędów i u Mariusza Tworzydło i Łukasza Sprota-Ślęzaka. Lepsze wyjście Mariusza na tę prostą
Będzie jeszcze musiał Łukasz poczekać, ale widać, tutaj było najpierw błąd Mariusza, potem błąd Splota. Widać, że chcą tutaj podchodzić do siebie z wielkim, wielkim respektem, no i tak robią. Jeden drugiemu nie chce nic zrobić, no i w tym momencie Mariusz broni się jeszcze przed Splotem. Zostało generalnie 8 kółek do końca. Czy Splot będzie teraz już atakował Mariusza? Wydaje się, że jest trochę za daleko, no i kolejny zakręt. Na pierwszym miejscu Mariusza Tworzydło, a na drugim miejscu Łukasza Splota Ślęzaka. Czekamy cały czas. Krusy w tym momencie oczywiście jedzie po rekord okrążenia 1.43.182 w tym momencie. To jest najlepsze kółko. No piekielne tempo Krusa w tym momencie. Sektor pierwszy 31.860, to jest o 2 sekundy szybciej niż reszta. Pierwszy sektor tylko. Daj pan spokój. No ale dobrze, no ale mimo wszystko jest to pozycja siódma, ale także tutaj już fajerwerków nie będzie, Chicken, nie będzie fajerwerków, tutaj jest siódma pozycja, czyli ta chyba topowa piątka, o której Charlie wspominał, będzie no, do zdobycia, to piąte miejsce, natomiast to piąte miejsce też Patryk Pilich-Zbychowski nie pozwoli sobie tak odebrać. Natomiast mamy Łukasza Ślęzaka, który popełnia... O tym właśnie mówiłem. Łukasz, mamy nadzieję, że to nie kosztowało go zbyt wiele, tam widzieliśmy, podbiło go na tej szykanie, na tym wyjściu zakrętu, ależ dramaturgia do samego końca. Łukasz gdzieś chce podjąć to ryzyko, natomiast nie było to chyba najlepszy moment do tego właśnie podjęcia tego ryzyka, bo chcielibyśmy powiedzieć: Łukasz, nie poddawaj się jeszcze, Łukasz, jedź dalej, Łukasz, próbuj, walcz, chłopaku, bo chcielibyśmy cię zobaczyć właśnie na tej pierwszej pozycji, no i jednak detronizującego tego Mariusza Tworzydły, które no można śmiało powiedzieć, że to jest taki po prostu alien, który gdzieś jest jakiejś innej intergalaktyki. On wchodzi, on jedzie i on wygrywa. Natomiast Łukasz Splot-Ślęzak chciałby mu to wybić w głowy. To zwycięstwo dzisiaj na tej arabskiej ziemi chciałby mu wybić z głowy. Wracając do tego, o czym mówił Dawid Grochal, faktycznie jeździ w ACC, to moje przeoczenie. Także przepraszam, Dawid, nie śledziłem aż tak bardzo Assetto Corsa Competizione. Też sporo spraw na głowie, natomiast fajnie byłoby cię zobaczyć jeżdżącego również w DTM, jeśli znalazłby na to czas wcześniej czy później. Natomiast na pewno teraz dopinguje swojemu. Siedzi tam, widzimy teraz Charlie. Charlie siedzi w domu, no i patrzy na ten obraz, patrzy na tą realizację i myśli sobie: Boże, no Krus, dawaj, chciałbym, żebyś jednak tą piątkę, mówiłem, że dojedziesz top 5, jesteś na miejscu siódmym, jeszcze dwa miejsca. Natomiast Dawid Grochal siedzi z popcornem, siedzi z Coca-Colą albo z jakimś dobrym orzeźwiającym zimnym piwem i myśli sobie: Łukasz, no ciśnij, chłopaku, jeszcze masz szansę na to, żeby zdobyć, a do końca 6 okrążeń i Łukasz Splot-Ślęzak tak naprawdę jeszcze może zdobyć to zwycięstwo na tej arabskiej ziemi. Próbuję, zobaczmy, chyba wydaje mi się, że na tą chwilę ma lepsze tempo, chyba na tą chwilę Łukasz Splot-Ślęzak będzie mógł rzucić wyzwanie właśnie Mariuszowi Tworzydle. Mariusz Tworzydło chyba będzie musiał się pogodzić ze stratą tego, no jeszcze nie teraz, prawdopodobnie nie będzie Łukasz ryzykował, a jednak ryzykuje po wejściu po wewnętrznej Łukasz Splot-Ślęzak i stało się to, na co czekały tłumy. Łukasz Splot-Ślęzak zdobywa pierwsze miejsce, wyrywa go Mariuszowi Tworzydle i Mariusz Tworzydło spada na miejsce drugie. Łukasz Splot-Ślęzak jedzie po zwycięstwo, Chicken! Jedzie, zobaczymy, czy dojedzie, bo to tak naprawdę jest bardzo blisko. Mariusz Tworzydło Splota, zobacz, jaka tutaj jest walka. Mieliśmy też przez chwilę walkę Krusa z Colinem McDixonem. No nie wiem, czy tutaj utrzyma się Łukasz, czy Mariusz utrzyma się za Łukaszem tak blisko, jak próbował się utrzymać za nim Łukasz. No a w tym momencie mamy atak Krusa na Colina McDixona. Zobaczymy, czy tutaj uda się wyprzedzić Krusowi Colina. Aj, zablokowany. Ale tak, uda się na pewno Krusowi ten manewr. No i w tym momencie... Colin spadł, ale musiał spaść Colin. Nie wyobrażałem sobie, żeby przy tym tempie Krusa Colin mógł cokolwiek powalczyć, a i tak zatrzymał Krusa na tyle, że ten musiał za nim jechać aż pół kółka. No więc, dobrze. Ale 5 okrążeń i 10 sekund straty do Pilicha. Dopadnie go czy nie?
Kogo, kto? No, no i masz! Mariusz Tworzydło! Haha! No i niestety, oczywiście, przepraszam, to taki ironiczny uśmiech. Nie chciałem. Chicken, czy możesz po prostu to wymazać z tej relacji? Nie, to już zostanie, ja to prześlę Mariuszowi specjalnie, żebyś... Nie rób tego! Będziesz... Wszyscy powiedzą, że jestem stronniczy. Jesteś hejterem, jesteś Mariusza Tworzydło, teraz to wyszło z twoje prawdziwe ego. Nie, ja po prostu wierzyłem, ja po prostu chciałem dodać po prostu tej energii, takiej wyścigowej. Gowi, Łukaszowi, Splotowi, Szlęzakowi. Mariusz, co się dzieje? No i wszystko po prostu. I mamy Łukasza, Splota, Szlęzaka. I po raz pierwszy będziemy mogli przeprowadzić, prawdopodobnie, jeśli przyjdzie do nas opowiedzieć nam o tym wyścigu, Łukasz, Splot, Szlęzak, zdobywca. Być może ten wieńczący właśnie sezon, ten ostatni wyścig na ziemi arabskiej, ten sen, arabski sen, spełni się Łukaszowi do końca. Ty wspominałeś o tym, że no, różnie to bywało z Łukaszem i jego tutaj, jeśli chodzi o connection, jeśli chodzi o jego tutaj sytuację techniczną, ale mamy nadzieję i zobaczmy nowego lidera. Pięknie nam się prezentuje w tych barwach Alfa Romeo Orlen Racing, proszę Państwa, reprezentujący, można by powiedzieć śmiało, barwy polskie. I proszę Państwa, zobaczmy to jeszcze raz, ależ pięknie to Chicken teraz ująłeś. Ja Ci powiem, że twoja... Ale ma te źrenice, ależ on ma te źrenice. Skupienie. To jest ewidentnie Duba, Emiraty Arabskie, ewidentnie tutaj ta tutaj ten kontynent. Ja ci powiem, Chicken, że ta twoja realizatorka to jest na najwyższym poziomie światowym, po prostu intergalaktyczna. Zobacz teraz, to skupienie, to jest właśnie to, gdzie Łukasz Splot-Szlęzak, tak, po prostu wysyła wiadomość, ten przekaz na kolejny sezon powiedzieć i chciałby przez to powiedzieć: chłopaki, skreśliliście mnie już na samym początku tego wyścigu, a tak naprawdę ja jestem, tak naprawdę ja żyję, tak naprawdę ja potrafię się dalej ścigać. A żyje na pewno Admich, i który goni teraz w tym momencie profa, będzie walczył Admich o pozycję numer 3, ponieważ ma o 0,3 lepsze tempo na ostatnim kółku w tym momencie Admich. No i będzie gonił tego profa, ma od niego lepsze tempo, no i będziemy prawdopodobnie mieli na przedostatnim albo na ostatnim kółku walkę o pozycję numer 3, o podium będziemy mieli walkę master, także jeszcze nie skreślajmy tutaj na pewno kierowcy Ferrari. Na pewno zawiedziony trochę jest Patryk Pinich, nie wiadomo co tam się właśnie stało z Patrykiem na samym początku, będziemy musieli o to zapytać później na czacie, chociaż znając Patryka sam, nam to idealnie wypunktuje w komentarzach na Discordzie, ale no właśnie, jestem ciekawy, co tam się stało na starcie, bo Patryk dołączył na start, ale go cofnęło do pitu i nie rozumiałem tego za bardzo. No niestety, jest na pozycji numer 5, na pozycji numer 4 jest Admich, a rodzynek z McLarena Prof będzie musiał się bronić przed Admichem, bo to jest już tylko sekunda straty kierowcy Ferrari do profa, także będziemy mieli zaraz walkę o pozycję numer 3 master, także kolejne emocje niesamowite, aż szkoda, że ten grid nie jest razy dwa, bo mielibyśmy o wiele więcej tych walk, ale właśnie po to są takie te wyścigi, że będzie ich więcej tych osób. Chicken, masz zupełnie rację, mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Jak dobrze wiemy, seria formuły... Tak, idź, napij się wody źródlanej, gazowanej lub niegazowanej, albo herbaty z cytryną i miodem. Natomiast ja ci powiem tak, że no właśnie chciałoby się zobaczyć cały grid. Natomiast zobaczmy, że 10 kierowców i walka naprawdę zatrważająca. Także czasami wygląda na to, że niepotrzebna jest ilość 20, 30, 40 zawodników na to, aby no, delektować się rywalizacją, degustować się bezpośrednią walką naszych kierowców, bo widzimy, że może to mieć miejsce również z takim małym gridem 10-osobowym. A przypomnę, że nie ma kilku osób. Nie ma Charlie'ego, który nie mógł się z nami pojawić. Charlie też fajnie by było, gdyby był na tym wieńczącym ten sezon Formuły 1 wyścigu. Mam nadzieję, że może, być może w przyszłym sezonie Dave. Patrz, ale blisko tu jest. Tak, tu jest bardzo blisko. Grochal też być może się pojawi, czy to w DTM, czy w Formule 1. A
Admich próbuje. Dwa okrążenia do końca, zobaczymy. Tu jest walka o trzecie pozycje. Tu jest walka o podium. To nie jest już, jakby to mój serdeczny kolega Szymon Szczuczko powiedział, rurki z kremem. Tu jest walka o pozycję numer 3, czyli na podium. Tutaj się zdobywa, proszę państwa, szampana i tutaj się zdobywa trofeum. Profesor 9. Profesor 9, czy to właśnie on zdobędzie tą trzecią pozycję, czy Admich jednak mimo wszystko ma coś, czym może tutaj zagrozić profesorowi Cikiem? No pewnie, że ma. Właśnie dlatego go dogonił przez ostatnie 3 kółka po sekundzie. Dlatego Admich walczy o podium. Ma coś z zanadrzu w tym Ferrari. Ale to jest tak, jak ja przełączam na kierowcę, to on za chwilę popełnia błąd. Tak było z Mariuszem Tworzydło. Na szczęście tak nie było z Kolinem. Ale zobacz, jaka jest różnica w ogóle teraz pomiędzy Mariuszem Tworzydło a Splotem. Prawie 10 sekund odskoczył Splot i w tym momencie ma przewagę nad Mariuszem. Dość sporo. No, ten prof będzie się trzymał. Będzie się trzymał na tej trzeciej pozycji. Ciekawy jestem, czy uda mu się utrzymać do końca na pozycji numer 3. Będzie ciężko, a my będziemy na pewno mieli ciekawą walkę, bo przed nimi chyba Nad, który będzie dublowany przez tę dwójkę, a przed Nadem jedzie kto? Przed chwilą chyba go jeden z kierowców Alfy dublował, tak? To jest Mariusz Tworzydło przed Nadem. No a my mamy tutaj profa już bardzo bliziutko tego Nada. Ciekawe, czy tutaj zmieszczą się obok niego idealnie. Czy tutaj Nad nie sprawi żadnych problemów, bo może się zdarzyć, że w pierwszym sektorze już dogonią tego Nada i będzie problem. Będzie problem z przepuszczeniem. Widzisz, jest Nad bardzo blisko, no ale może się tak udać, że Nad przepuści ich już teraz. Ale chyba nie. No zobacz, czy Nad tutaj odegra kluczową rolę w walce o podium. No jestem bardzo ciekawy, wyjeżdżał. I odegrał. Pojechał na dziewczyny, no i niestety, tak. Ale niestety dla nas walki tutaj nie będzie, ale prof. Ale Mariusz Tworzydło, zobaczcie, tutaj bardzo blisko zbliża się w tym momencie prof. do Mariusza Tworzydło, coś tam się musiało ewidentnie jakieś problemy wydarzyć. Mariusza, nie wiem, czy tam nie doszło do jakichś uszkodzeń podczas tego może jego... Może już opony nie dają rady, bo to jednak bardzo długi stint. Tak, może i tak być. Widzimy, że tutaj zmaga się ze swoim bolidem, a Admich, niesiony jakąś taką swoją werwą, widzimy, że jednak nie potrafi profesorowi 9 wyrwać tego trzeciego miejsca na podium. Chciałby bardzo i w zasadzie, jeszcze oprócz tego jedno okrążenie do końca i tutaj to trzecie miejsce może być tak blisko, a zarazem tak daleko dla jednego i drugiego, ale atakuje Admich po wewnętrznej, jednak nie, zaryzykował bardzo dużo i bardzo dużo również stracił, bo tutaj chyba profesor... chyba podium, tak mi się wydaje. Właśnie, aczkolwiek nie, jeszcze... Dziwne tak jest, bo wydawało mi się, że po takim błędzie prof to odjedzie na co najmniej 1,5 sekundy, a tutaj jeszcze w sekundzie trzyma się Admich. No wiadomo, DRS-u nie ma, tak jak się dowiedziałem w połowie tego wyścigu, ale trzyma się cały czas Admich za profem, no i będzie próbował cały czas. Wydawało mi się, że właśnie odpada. Ale i mamy informację. Na tej prostej, jaką informację? Final lap. Chicken, final lap. To jest właśnie ten moment, ta chwila na ten również arabski sen Admicha lub profesora 9. Który z nich? Tutaj jest zwycięzca teraz, naszego arabskiego. Tak, wszystkie oczy skupione dzisiaj. On dzisiaj dostał informację, że epoka Splota się skończyła, a on na przekór, jak to Łukasz Splot Szlezak, chciał udowodnić wszystkim. Na pewno Dave słucha tego, na pewno być może przekazuje mu informację, na pewno tam jest jakiś taki team connection i mówi mu, słuchaj chłopaki, na tobie już lagę położyli na początku, a zobacz co się dzieje. Być może to jest sposób właśnie na Splota, być może na to, żeby jego zmotywować w taki właśnie, a nie inny sposób. Zobacz co się dzieje, Łukasz Szlezak. No, przy takim niefortunnym zdarzeniu Krusa, bo Krus byłby na pewno tutaj nie do pokonania, natomiast
taki jest motorsport, taki jest sim racing, czas zdarzają się rzeczy niespodziewane i zobaczmy, a Admich, to jest właśnie ten moment, Admich, czy jeszcze nie, masz coś w zanadrzu, czy jeszcze będziesz próbował zaryzykować, Admich jednak blokuje tutaj koła w szykanie i jednak traci, a profesor 9 chyba jednak mimo wszystko dowiezie to podium na miejscu trzecim i Admich będzie musiał pogodzić się z tym najbardziej znienawidzonym miejscem czwartym. Jest i on, wjeżdża już na prostą startową. Łukasz Splot Ślęzak, zwycięzca wyścigu w Abu Dhabi. Tak jest, Łukasz przekracza jako pierwszy linię mety. Niesamowita jazda. I dalej Mariusz Tworzydło, pozycja numer 2, także dublecik Alfa Romeo Orlen F1 Racing Team Super Power Elegancko Team. Na trzecim miejscu Prof. Dojeżdża, dowozi to podium. Jednak. Na czwartym miejscu Admik, tak jest. Na piątym miejscu będziemy mieli najprawdopodobniej Patryka Pilicha. Tylko te dwa ostatnie zakręty mu zostało. Także kierowca Ferrari w tym momencie wjeżdża nam na prostą startową i zdobywa pozycję numer 5. Cruz na pozycji numer 6. Na pewno nie tak sobie wyobrażał wyścig Cruz. No niestety, szósta pozycja, ale to, co już ma Cruz, to na pewno zwycięstwo w klasyfikacji generalnie. Nie wiem, czy nam tutaj bączki jakiś Cruz pokręci. Jeżeli ma bączka w zanadrzu, to chętnie widziałbym, żeby go puścił. No i w tym momencie... Chicken, ja jeśli bym mógł ci przerwać ten twój tutaj... słowo, to gdybyś naszym zwyczajem, oczywiście przeprowadzamy wywiad ze zwycięzcą. Ja mam wszystko pod kontrolą, master, tak, ja wszystko ale oprócz tego, że ze zwycięzcą, to chciałbym, żebyś zaprosił wszystkich uczestniczących dzisiaj w tym wyścigu do kanału. Ja będę próbował się odnieść, dostanę informację od ciebie, kto jest na tym kanale i chciałbym oprócz zwycięzcy oczywiście, któremu to oddam jak najwięcej tutaj czasu antenowego, Łukaszowi Splotowi Ślęzakowi, to również chciałbym zamienić słowo z każdym innym wieńczące ten tegoroczny sezon, bo wydaje mi to będzie bardzo krótkie, bo wydaje mi się, że każdy z nich zasługuje na to, żeby tutaj być usłyszanym przez naszych wszystkich tych, którzy dzisiaj postanowili albo postanowią obejrzeć po raz kolejny kiedyś tam tą naszą relację Formuły 1 kończącą sezon 2022 Formuły 1 w lidze dixracing.pl, jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej, simracingowej lidze w Polsce, a być może nawet i na świecie. Łukasz pokazywany na ekranie, Łukasz chce bączka zakręcić, to bardzo chętnie zapraszamy do bączkowania. Jeżeli macie taką ochotę, tylko dajcie nam znać wcześniej oczywiście. Tak. Na czacie. Co nie zmienia faktu, że zapraszamy wszystkich z dzisiejszego wyścigu, a to, żeby weszli na jakiś kanał głosowy, chętnie sobie chwilę master z wami porozmawia. A teraz tak. oddajmy mistrzowi to, co mistrzowskie. Łukasz Splot Ślęzak. Być może nie tegoroczny zwycięzca Formuły 1. Pięknie, zobaczmy to. Pięknie się cieszy. Aj. Zobaczmy, jak potrafi. Aj, coś nieprawdopodobnego. Chicken, gdybyś mógł jakieś zbliżenie zobaczyć, pokazać. A teraz jego spojrzenie. Jego spojrzenie w kokpicie. Łukasz Splot Ślęzak, proszę Państwa, tak to właśnie na w jego oczy przyglądacie się. Oto są, to jest spojrzenie, to jest wzrok zwycięzcy. Być może spojrzenie, które będzie dobrze wróżyło na kolejny nadchodzący sezon w przyszłym roku, na który to serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Zapraszamy wszystkich tych również, którzy oglądają tą relację, aby polubili nasze strony, nasze sociale. O tym już zawsze Chicken wspomina, także zostawię to Chickenowi. A Dawid Grochal mówi, że dobry wyścig. I jestem tego samego zdania. Wydaje mi się, że czasami właśnie ta dziesiątka to jest takie też optimum minimalne, które gwarantuje dobrą zabawę, dobre ściganie. I tego właśnie byliśmy świadkami dzisiaj. Tak, takiego samego zdania jestem. Powiem ci, że jestem pod wrażeniem dzisiejszego wyścigu. Niby 10 osób, niby 9 w sumie kierowców, a mieliśmy emocje przez to, że na przykład Cruz nam zjechał wcześniej do alei serwisowej, czy miał jakiś tam plan na ten inny, na wyścig. Patryk Pilich trochę nam tutaj też na samym początku
nie tyle co zawiódł go sprzęt, tak mi się wydaje. No i mieliśmy walkę o pierwszą pozycję między Łukaszem Splotem Ślęzakiem a Mariuszem Tworzydło. Także mieliśmy tutaj parę naprawdę ciekawych akcji, no i jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, jak tylko Master będziemy kogoś mieli na kanale, to przerzucę go tutaj i pogadamy sobie, chociaż mi się wydaje, że będziemy mieli tylko Splot. No to nie tylko Splota, a aż Splota. Jeśli mam nadzieję, że tam jeszcze w kuluarach gdzieś zdobędziesz kogoś, z kim będziemy mogli porozmawiać. Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będę mógł wymienić parę słów właśnie z Łukaszem dzisiaj, z czego się bardzo cieszę mimo wszystko, bo nie wszyscy wierzyli w tą reinkarnację Splota. Nie wszyscy wierzyli, że to pierwsze miejsce jest do zdobycia. A wydaje mi się, że kierowca ten ze swoim doświadczeniem, ze swoją charyzmą, no niejako wpisał się już historycznie w kanony naszej tutaj sim racingowej ligi, jeśli chodzi o tych kierowców, którzy dysponują naprawdę świetnymi umiejętnościami i potrafią po prostu jeździć. No ja jestem tutaj zafascynowany. Powiem Ci, że super się oglądało ten wyścig F1. No i fajnie by było, jakby Splot nam wszedł na wywiad. Zaraz go oznaczę. Żeby nam parę słów powiedział o tym ostatnim wyścigu. No ja jestem... No i jest super. Cieszę się naprawdę, że Splot nam wygrał ten wyścig. Naprawdę cieszę się, że Splot wygrał ten wyścig. Super jazda w jego wykonaniu. No i, co mogę powiedzieć? Wracamy z F1 w dobrym stylu, wydaje mi się. Fajnie się komentowało ten wyścig, bardzo fajnie było z Master Ciebie znowu tutaj w F1 usłyszeć, no bo Ty do F1 wracasz tak naprawdę po prawie rocznej przerwie. No tak, to dosyć dużo wody w młynie upłynęło, odkąd pojawiliśmy się w zasadzie razem ponownie w Formule 1, także ja Ci powiem, że jestem bardzo mile zaskoczony z przebiegu tego wyścigu, z przebiegu tej relacji, bo właśnie w takim klimacie chciałbym pracować. Master, ja mam pytanie, a propos tego klimatu, czy my przerzucamy kierowców pojedynczo i chciałbyś sobie zamienić parę Nie, słów? Nie, chciałbym wszystkich, żeby kogokolwiek mamy dostęp, żebyśmy ich przerzucili, a ja będę się odnosił do nich. Mamy Admicha, Krusa, Patryka Zbychowskiego, Pilicha i Łukasza Splota Ślęzaka, także... No i świetnie. Pójdziemy może my tam do nich. Oczywiście. I sobie chwilę pogadamy. Jak najbardziej. 3, 2, 1... Halo, halo, halo. Witam ponownie, proszę Państwa. Już jesteśmy po wyścigu, na świeżo, na gorąco. Tutaj jeszcze kierowcy na pewno, no adrenalina tutaj skoczyła do niesamowitego poziomu. Jednym z tych kierowców, z którym dzisiaj, ze zwycięzcą, którym będę mógł zamienić kilka słów, oczywiście to jemu chciałbym oddać cześć, jest nie kto inny jak Łukasz Splot Ślęzak. Jeden z kierowców, który, no może można śmiało powiedzieć, ze starej gwardii ligowej, ligi DixRacing.pl, który niejako wpisał się historycznie tutaj w naszą ligę. Kierowca, który, chciałbym powiedzieć, no, toczył boje nie tylko z innymi na torze podczas tego sezonu, ale prawdopodobnie również ze samym sobą. Z czasem, z przygotowaniami, z treningiem, z pracą nad setupem. Dzisiaj to wszystko zadziałało. Łukasz, witam cię serdecznie. Dzień dobry, jak mnie słychać? Świetnie, ja Cię dobrze słyszę, także wydaje mi się, że również wszyscy Cię dobrze słyszą. Łukasz, zacznę może od tego. Ja wiem, że pewne słowa działają na Ciebie jak czerwona płachta na byka.
Nie wiem, czy dostawałeś jakiekolwiek informacje, jeśli chodzi o podczas tego wyścigu, gdzie tak naprawdę my zastanawialiśmy się i trochę już wątpiliśmy w twoje umiejętności, w twoje doświadczenia nie można ci odebrać. Umiejętności również, natomiast twoją taką determinację i wolę zwycięstwa. I w tym wyścigu, i mówiłem do Chickena, że być może jakaś epoka Łukasza Splota Ślęzaka w lidze Dix Racing się skończyła. W tym wyścigu i tym zwycięstwem udowodniłeś, że ta epoka się nie skończyła, że ta epoka niejako nadal trwa. Czy zgodzisz się z tą tezą? O, jak zawsze takie pytania dość długie zadajesz i wielo jakby wymiarowe, przez co człowiek nie wie, po to jak to odpowiedzieć i na co. Ale powiem po prostu szczerze, no, jest masa lepszych ode mnie kierowców, tak, i czy epoka, czy nie epoka, wszystko zależy. No kurde, jest tyle zmiennych, czy to właśnie czy chodzi o samego siebie, czy właśnie konkurencyjność danej ligi. Cieszy mnie to, że udało, choć co prawda przez problemy Cruza, ale no udało się wygrać. Choć też z dużymi problemami, zachowaniem bolidu miałem, tak mi uciekał tył na wejście, to po prostu była masakra, bardzo nerwowo, jakbym zaciągał ręcznie, tak w każdy zakręt. Wciągłem te najciaśniejsze pokatowane na drugim biegu, ale to musiałem jakoś na półgazie sobie to radzić, cieniować. Ale cieszę się, że udało się wygrać. Ale epoka, co to znaczy epoka Splota? No bo pozwól, że ci przerwę, ale epoka Splota, jesteś z nami już przez wiele lat, dobrych parę lat i zawsze Łukasz Splot Ślęzak to była taka osoba, taki kierowca, do którego się wszyscy odnosili jako do tego, który jest niepokonany, jako do tego, który no niejako wytycza pewne kanony sim racingowe w naszej lidze. Nasza liga oczywiście rozwijała się na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy i ta epoka, której byłeś częścią w poprzednich latach, gdzie tak naprawdę wiodłeś prym, wszyscy nagle zobaczyli, że ta dyspozycja Łukasza Splota Ślęzaka jest dużo gorsza niż tak naprawdę by się mogli spodziewać, że twoje tempo, ja już rozumiem, że przygotowanie, no ale też jeśli chodzi o twój sprzęt, wiemy, że no zainwestowałeś w lepszy sprzęt, że, czyli jednak ta chęć do ścigania była mimo wszystko. Chęć do tego, żeby jednak udowodnić nadal, że jesteś właśnie tym topowym kierowcą, nadal gdzieś tam w tym wszystkim była. I nagle spotykamy Splota, który w poszczególnych seriach zajmuje odległe pozycje i troszeczkę nam to się nie godzi. Więc tak, to chodzi o... No, sprzęt. Oczywiście coś tam pomógł. Nie ma co gadać, że sprzęt nic nie daje, bo daje, ale tak się złożyło, że ten sprzęt sobie zafundowałem zdecydowanie za późno i już jak nie ten chęci, nie te życie też trochę w tym roku. Znaczy to są różne powody, tak? Bo sprzęt z jednej strony sprzęt pomógł, z drugiej strony i tak, tu jest kilka lig naraz, a nie jak kiedyś, bo kiedyś to była po prostu samo F1, czy ewentualnie jakieś tam DTM czy GT3. Teraz jest o wiele więcej lig, przez co no tak jakby rozdrabniam się trochę tu, trochę tam, a przez to nigdzie nie jestem przygotowany. A dwa też jakby, no powiem krótko, życie prywatne, tam różne problemy, jakieś inne rzeczy, po prostu na sim racing bardzo mało czasu poświęcam i tyle, i to na żaden wyścig właśnie nie jestem przygotowany. Tak. No dobrze, Łukasz, ale ci przerwę, bo są kierowcy i kierowcy. Są kierowcy, którzy po prostu w swoim, ja to zawsze określam w ten sposób, swoim mają to wyścigowe DNA. Tobie nie można tego odebrać mimo wszystko. Ty masz to wyścigowe DNA. Dzisiaj to udowodniłeś, Łukasz. I właśnie wydaje mi się, że troszeczkę twoi sympatycy, ludzie, którzy są związani z tą ligą, ludzie, którzy cię znają, to tak naprawdę,
jakby byli zawiedzeni. Zawiedzeni tym, że no to nie jest Łukasz Szlęzak to nie jest nazwisko, które jest gdzieś tam, gdzie ktoś by się zliczył z tym, żeby zobaczyć to nazwisko w dole tabeli, w dole klasyfikacji generalnej, w dole po prostu prekwalifikacji. To jest nazwisko, z którym trzeba się po prostu liczyć. No dobrze, ale to ja mam teraz gdzie odpowiedzieć. I teraz chciałbym, żebyś mi odpowiedział, czy ta twoja forma, oczywiście podyktowana tym, że twoimi perturbacjami życiowymi, natomiast z nowym sprzętem, dobrze, weźmiemy to jako takie usprawiedliwienie, że musisz się wkomponować jednak mimo wszystko w to. Czy ty dzisiaj na tym torze poczułeś taką werwę, poczułeś taki zew krwi po raz kolejny, właśnie taki, z którego cię właściwie znamy? Z poprzednich sezonów. Jest tak, wczoraj troszeczkę się udało setupa poprawić, czyli tak nie skończyłem go, sezon minus, set nieskończony, ale to śmiejemy się z tego, ale trochę się udało poprawić, ciut się przykocowałem, choć nie wiedziałem, znowu nie sprawdziłem sobie, jak się wjeżdża do pit stopu, gdzie się hamuje, ale to już nieważne. Ale no w końcu jakby wyścig pojechałem, no prawie chyba bezbłędnie, nie? Dobry start, gdzie już udało się powyprzedzać gości, choć tam na tej szykanie, kurde, właśnie tak mi boli, tam uciekła dupa, zamieszanie było na tym pierwszym krążeniu. Na szczęście jakoś to utrzymałem tą trzecią pozycję, choć tam byłoby inaczej, gdyby nie Krus, gdyby tam Patryk Zbychowski też nie wystartował dobrze, ale pominijmy to, no z mojej strony w końcu jakiś dobry wyścig, nie? Trzeba powiedzieć, no bo i chyba najlepiej, i chyba dobrze opony oszczędzałem i bardziej niż na przykład Mariusz Tworzydło no. I no właśnie dobre manewry wyprzedzania. No tak, a jestem już tutaj ponaglany, bo niejako musimy jeszcze zamienić kilka słów z innymi kierowcami, natomiast chcę tobie oddać to, co ten czas antenowy najbardziej. Powiem tylko tak, Łukasz. Pod koniec tego wyścigu widzieliśmy, że niejako próbowałeś podjąć to ryzyko, ale z taką chłodną głową. Widzieliśmy, że tam była jedna na chyba bodajże 3 czy 2 okrążenia przed zakończeniem tego wyścigu, gdzie Mariusz Tworzydło jeszcze był liderem i widzieliśmy, że no, tam na tej szykanie, gdzie cię tam podbiło, gdzie wybiło ci tak dosyć sporo bolid i jednak mimo wszystko chyba tam nie doszło do jakichś poważnych uszkodzeń. Również wcześniej Admich chyba ci zaparkował na tyle. Tam też to nie spowodowało zbyt wielkich uszkodzeń, ale jednak ta właśnie twoja walka zwycięstwa i determinacji w tym wyścigu udowodniła, że no jesteś w stanie zdobyć zwycięstwo na tutaj w Abu Dhabi i ten twój arabski sen się spełnił. Z Mariuszem miałem ogromny problem, bo on miał znacznie, tak domyślam się, znacznie niżej wingi ustawione, miał bardzo dobrą prędkość na prostych, a za to w zakręta tracił, ja odwrotnie, ja miałem maksymalnie. Zwycięstwo nie tylko czekał Chicken i tutaj nasza cała rzesza ligowa, ale wszyscy na pewno ci, którzy tak naprawdę wierzyli w twoje możliwości, umiejętności i twoją taką no, charyzmę, determinację do tego, żeby pokazać po raz kolejny, że z nazwiskiem Łukasz Splot Szlęzak nadal trzeba się liczyć. No to też symboliczne dla mnie jest to, że na koniec sezonu udało się wygrać i też samemu sobie jakby udowodniłem to, że jeśli tylko się jakoś, no, jak zorganizuję sobie czas, przygotuję się, to potrafię to jechać. Może nie kwalifikacyjnie, ale wyścigowo na pewno. Co też jakby pomoże, nie wiem, w mojej, nie wiem, pewności siebie, tak, poczucia wartości, bo w tym roku to faktycznie wszystko to zjechało w dół i aż się odechciewało mi się jeździć. Ale no mówię, to też zależy też poza tym racingiem. Muszę po prostu sobie czas zorganizować na to, no bo bez treningu to... Ale jednak, Łukasz, tego wyścigowego DNA się nie pozbędziesz, po prostu to płynie w twojej krwi. I gdy jest taki zew wyścigowy, to wtedy pojawiasz się i ty ze zwycięstwem, tak jak pojawiłeś się podczas tego ostatniego wyścigu w sezonie 2022 w lidze DixRacing.pl Formuły 1. Także dzięki wielkie i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym. No, dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru, szampańskiej zabawy.
Chlać tak właśnie będzie i oczywiście pozdrowienia dla twojego kolegi, który ci tutaj dopingował, Dave, Dawida Grochala, Davesa, który no tutaj trzymał za ciebie kciuki. Chicken, gdybyś mógł mi jeszcze podać informację, dziękuję ci Łukasz za te parę słów i widzimy się w następnym sezonie, także jeszcze raz wielkie, wielkie brawo i gratulacje za zdobycie. Proszę państwa, Łukasz Splotrzęzak, zwycięstwo. Zwycięzca, to jego właśnie sen, na arabski sen dzisiaj się spełnił i zdobywa zwycięstwo wieńczące ten sezon. A ja chciałbym parę słów jeszcze zamienić. Chciał, żeby podać ci. Ja bym chciał zamienić parę słów jeszcze z oczywiście zwycięzcą tegorocznej edycji Formuły 1, czyli Krusem, bo on nigdy nie miał okazji do tego, żeby powiedzieć parę słów, a wydaje mi się, że trzeba... Mogę go podać na tacy, proszę cię bardzo. Tak, a wydaje mi się, że trzeba oddać mistrzowi to, co mistrzowskie, czyli zdobycie korony króla Formuły 1 sezonu 2022. Krus, cześć, witam cię. Oj, nie chcę z tobą rozmawiać. Jak mnie słychać? Cześć. No słabo cię słychać. Jeszcze damy raz. damy radę. Podgłośnisz go? Tak jest. Poproszę. Jest okej. Okay. Jest dużo lepiej. No i mamy właśnie to nazwisko. Tak jak wcześniej powiedziałem, że Łukasz Splotrzęzak to ta epoka jego jeszcze się nie zakończyła. Tam, gdzie już wszyscy mogliby powiedzieć, że bye bye, see you later i nie widzimy. Po prostu już pewna epoka się zakończyła. Łukasz Splotrzęzak dzisiaj udowodnił, że ta epoka nadal trwa. Natomiast kierowcą, który ewidentnie w tym sezonie wybił z głowy komukolwiek, czy to Mariuszowi Tworzydle, czy to Łukaszowi Splutowi Szlęsakowi, czy to Admichowi, Zbychowskiemu, Kolinowi, komukolwiek, Nadowi, wszystkim tym, o których nie wspomniałem, był nie kto inny jak właśnie on. Adrian Babiński, czyli Krus. Cześć, Krus. No, witam ponownie. Cześć. Powiedz, czym tak naprawdę kierowca musi dysponować tutaj w tej serii Formuły 1, aby powalczyć z tobą na tyle, żeby wyrwać ci, odebrać ci to kolejne kolejne mistrzostwo w tej serii Open Wheeler, czyli Formule 1, matce motorsportu. Czego tak naprawdę? Bo ty chyba kto jak kto, ale chyba ty potrafisz rozpoznać właśnie taki pedigree, czyli taki coś takiego, taki element u takiego kierowcy, który mógłby z tobą rywalizować jak równy z równym. Bo ja wiem. Może trochę doświadczenia, może trochę chęci do jazdy i ciężka praca na pewno, nic więcej. A powiedz, Mariusz Tworzydło to jeden z tych kierowców, który uważasz, że jeśli by przystąpił do przyszłego sezonu, to którego musiałbyś wziąć pod uwagę? Mariusz Tworzydło, myślę, że jak najbardziej, to jest bardzo dobry kierowca. Jak tylko pojawiał się na gridzie Formuły 1, zawsze pokazywał się z bardzo dobrej strony, mimo jakby małego, krótkiego czasu na przygotowania i też z tego co wiem, to Mariusz chyba lepiej się czuje w autach zamkniętych niż w autach otwartych, z tym bardziej na pewno wielki talent i też pokazał to zresztą w tym sezonie w Baku, był chyba w Austrii, z tego co pamiętam. Tylko wiesz co, Krus, ja wiesz o co ja tak naprawdę obserwując to troszeczkę z boku, jedna rzecz mnie martwi. To znaczy staramy się rzucić jakiegoś kolejnego zawodnika do tej serii, kolokwialnie to nazywając, ale tak naprawdę rzucamy go na pożarcie Krusa. Kolejny zawodnik, kolejny, który niestety jest pożarty przez właśnie tego lwa, tego takiego zwierza Formuły 1, który nie pozwala komukolwiek na to, żeby mu odebrał mimo wszystko tą koronę. I chyba nie zostawiasz cienia wątpliwości komukolwiek, że póki ty jeździsz w Formule 1, tak naprawdę to pierwsze miejsce należy się tobie.
Wiesz co, ciężko mi to tak z pierwszej osoby ocenić obiektywnie, ponieważ nie zawsze tak było. W poprzednich sezonach ta walka między kierowcami była bardzo wyrównana. Nie wiem, z czego wynika akurat ten sezon, czy też poprzedni sezon. Myślę, że też trochę z braku już takich przygotowań, chęci do jazdy. Myślę, że większość kierowców już bardzo jakby na ten moment te wyścigi traktuje, no nie powiem, że tak totalnie na luzie, ale już nie ma takiej spiny kiedyś za starych czasów. Jeszcze jakbym mógł tutaj troszeczkę czasu zająć, muszę sprostować jedną rzecz, ponieważ pojawiły się doniesienia, że tutaj zostałem posądzony o to, że specjalnie chciałem z końca stawki ten wyścig, no tak, ten wyścig poprowadzić. To jest oczywiście nieprawda. Ja bym takich rzeczy nigdy nie robił. Tutaj mam do rywali szacunek jak najbardziej, więc to był oczywiście błąd gry. Po prostu wyrzuciło mnie z gry. Na szczęście to nie tak jak w przypadku R-Faktora, tutaj można wrócić. Co prawda wróciłem, musiałem jechać na tym secie, na którym zaczynałem wyścig, czyli paliwo maksymalne, trochę przez to traciłem tempo, nie zmieniłem też opon, bo nie wiedziałem, co się dzieje, tak naprawdę chciałem jak najszybciej wyjechać z tego garażu. No i strata 60 ponad sekund, to i tak nie było dużo. Postanowiłem jechać, ponieważ no tutaj się rozgrywały po prostu losy mistrzostwa, tak, konstruktorów. Mercedes, z tego co liczyliśmy na kanale, nie wiem czy wy też komentatorzy liczyliście, ale chyba o jeden punkt utrzymał się przed Ferrari. Tak, to było to. Tak, tylko z tego powodu tak naprawdę jechałem, bo już nie miałem kompletnie ochoty, żeby jechać ten wyścig. Układał się do tego 10, teraz strzelam, 8, któregoś tam okrążenia bardzo dobrze. Naprawdę myślałem, że mam szansę po prostu wygrać i to z całkiem fajną przewagą. Niestety stało się jak się stało, jechałem tylko po to, żeby utrzymać po prostu tego mistrza konstruktorów. Więc uprzedziłeś i to ci się prawdopodobnie, wielce prawdopodobnie udało z tych naszych również obliczeń i z tego co powiedziałeś, uprzedziłeś moje pytanie. Tak, zastanawialiśmy się tak naprawdę nad tym, czy właśnie zrobiłeś to celowo. Niesiony dopingiem swojego przyjaciela, kolegi Charlie'ego, który no troszeczkę nam tam sprzedawał fake newsy, no byliśmy skłonni nawet w to uwierzyć, powiem ci szczerze, że właśnie tam jakiś taki plan B był z twojej strony, jeśli chodzi o start z końca stawki i potem ściganie i no i pościg całej reszty. Krus, ja powiem tyle, że zdecydowaliśmy się właśnie na to z Chickenem, troszeczkę, jak dobrze wiesz, ta Formuła 1 stała się taką niszową serią w naszej lidze. Chciałbym, żeby to się zmieniło w nadchodzącym sezonie. Robimy wszystko, ja też robię wszystko, co w mojej mocy, aby to zmienić, aby to poprawić w przyszłym sezonie, bo widzimy. Właśnie dlatego postanowiliśmy dla takich osób jak ty poprowadzić dzisiaj tą relację, aby zrobić taki tribute, taki właśnie podziękowanie tobie, podziękowanie Łukaszowi, podziękowanie każdemu innemu kierowcy za to, że właśnie mimo wszystko obstawał przy tym, aby utrzymać tą serię i widzieliśmy, że tak naprawdę dzisiaj 10-osobowy grid też pozwala na to, aby emocjonować się rywalizacją, walką od samego początku do samego końca, Krus. Tak, jak najbardziej. Tutaj ten grid wcale nie był aż taki mały, bo były wyścigi, gdzie było ponad 10 osób, z tego co pamiętam. Natomiast oczywiście brakowało troszeczkę kierowców na gridzie. Tak czy inaczej, z mojej strony nie było to tak bardzo zauważalne, ponieważ ta czołówka i tak gdzieś tam się przewijała. Ferrari, Splot, właśnie Mariusz Tworzydło, Prof często też się pojawiał. No i wielu innych kierowców przyplatało się przez ten sezon, więc nie było wcale tak nudno. Szkoda trochę, że tych relacji nie było wiele, że komentatorzy też nie zawsze lubili się pojawiać. Z tego co liczyłem w sezonie 2021 było chyba 16 relacji z komentarzem, co było świetnym wynikiem, a teraz tych komentarzy nie było za dużo. Może ja tylko chciałbym jeszcze podziękować Blaze'owi, który
bardzo duży wkład pracy włożył w ten sezon, przygotował setup, w zasadzie to w 80% jego zasługa. Od Imoli mamy bardzo dobrą bazę, zmienialiśmy tylko jakieś niewielkie ustawienia. Szkoda, że Blaze tu się nie pojawiał, nie pomógł mi trochę w walce z tymi dzikami z Ferrari. No i ja w zasadzie chciałbym też podziękować tutaj wszystkim organizatorom ligi, kierowcom. Naprawdę dzięki wam ten sezon w ogóle przetrwał, tak? Mod naprawdę moim zdaniem był świetny, dobrze się jeździło, przyjemnie. Nie tak jak na arcade jakimś F1 Codemasters, tylko naprawdę było przyjemnie. Może to taka mała reklama na przyszłość. No właśnie. No i chciałbym, aby się też inni kierowcy zdążyli wypowiedzieć, bo widzę, że mamy wielu kierowców na kanale. Mam nadzieję, że tutaj czas będzie, aby nawet może odpalić drugą relację, żeby wszyscy się zdążyli wypowiedzieć. No właśnie, i takie słowa zachęty chcielibyśmy skierować właśnie do wszystkich tych, którzy mieliby ochotę być może sprawdzić się w tej serii, w Formule 1, w Open Wheelerach, którzy mieliby ochotę sprawdzić się właśnie z naszym mistrzem, zobaczyć jakim czasem, jakimi umiejętnościami dysponują. Zachęcamy was wszystkich, nasz mistrz Formuły 1 tegorocznego sezonu i no, w zasadzie można powiedzieć wielokrotny mistrz Open Wheelerów, Cruz właśnie do was, proszę państwa, przemówił. To człowiek, który jako jedyny chyba najbardziej, można powiedzieć, zna się i potrafi rozróżnić, co jest dobre, a co złe, a co arkadowe. Także to było niestety, ale wyrzuciło przez chwilę, ale wróciłeś ponownie już. I wróciłem ponownie, czyli już czas antenowy nasz dobiega końca, więc jeszcze raz powtórzę tylko to, co prawdopodobnie umknęło, że tegoroczny mistrz Formuły 1 naszej matki motorsportu Adrian Babiński. Jeśli chcecie pościgać się z naszym mistrzem, zapraszam was serdecznie do ligi DixRacing.pl, jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej. Simracingowej lidze w Polsce, w której jeździ jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, kierowca Formuły 1, Adrian Babiński-Cruz. Dziękuję wam serdecznie, Cruz, tobie również dziękuję. Bum, lecimy. Ja bym chciał jeszcze tutaj podziękować całej administracji za wsparcie, szczególnie Marcinowi Bani za jakby uratowanie tej serii w tym roku i wam, komentatorom, dzięki za przybycie na ostatni wyścig, za wszystkim, no jak mówiłem, wszystkim kierowcom za udział, no i wszystkim, co się przyczynili tak naprawdę do tego, żeby ta seria nie upadła, a tak naprawdę uczyniliśmy tą serię tak naprawdę gotowym modem na następny sezon, na który dzisiaj już zapraszam wszystkich kierowców i no i